Dzwoń do Polski za 1 centa za minutę na telefony stacjonarne bez żadnych dodatkowych kosztów. Więc chcemy przywitać Państwa serdecznie na ponownym spotkaniu. Na nieszczęście ostatnie spotkanie przed wakacjami. Dopiero zaczniemy od września. Chcę przywitać przede wszystkim i Państwa, którzy już przychodzą od wielu miesięcy, jak również nowe osoby, które może dzisiaj są. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie prowadziła Ania Sielużycka, która jest tutaj obok mnie. Będzie mówiła na temat jelit, nieszczelności jelit i co to powoduje i co jest z tym związane. Dobrze? Witamy serdecznie. Dzień dobry wszystkim i bardzo serdecznie Państwa witam. Część osób już była na pierwszej pogadance, która była parę miesięcy temu na temat glutenu. A jak się włącza, żeby było na ekranie? W każdym razie zaczniemy od króciutkiego powtórzenia informacji na temat glutenu. Następnie będą informacje na temat jelit, procesu trawiennego i nieszczelności, głównie nieszczelności jelit, czym to jest spowodowane i jak sobie z tym poradzić. I taką informacją, czy takim wrażeniem, które powinniśmy wynieść z dzisiejszego spotkania, z tej pogadanki, to chciałabym, żeby było przeświadczenie, jak bardzo ważny jest nasz układ trawienny dla naszego całego organizmu. Jak ważna jest czystość jelit. Więc to jest główne przesłanie dzisiejszego spotkania, że musimy bardzo, bardzo dbać o stan naszego układu trawiennego. I co to jest? Zacznijmy od tego tak króciuteńko, co to jest gluten. Gluten to jest rodzaj białka. Nazwa gluten pochodzi z łaciny, od słowa znaczącego klej. Jest to rodzaj białka, który występuje w niektórych zbożach i tak się niestety składa, że to białko jest bardzo źle tolerowane przez nasz organizm. I ja przyniosłam dzisiaj, żebyśmy sobie zobaczyli, jak bardzo to jest gumową i kleistą substancją. I to się w śmieszny sposób otrzymuje. Po prostu robimy sobie najpierw ciasto takie jak na pierogi. Po prostu woda i trochę mąki, a potem trzeba to ciasto wypłukiwać w wodzie przez wygniatanie. I ta woda się robi biała i jakbym zostawiła tą wodę na dłużej, to by mi się na dnie osadziła skrobia. Tak jak czasami robimy tarte ziemniaki, zostawimy je na jakiś czas, zostaje biała skrobia. To z normalnej mąki, bo to było z mąki pszennej, niebielonej. Też zostanie skrobia, czy woda i coś takiego. Ja teraz Państwu to pokażę. To jest mokre, bo ja się bałam, że mi to wyschnie, a chciałam wytrzeć i się przykleił ręcznik, musiałam to płukać z powrotem. To jest właśnie taka guma i tak, chcą Państwo tego dotknąć i przekazać sobie dalej? Jak ktoś nie chce dotykać, to może zostawić w słoiczku, nie dotykać. Tak, guma, po prostu guma i jak się coś takiego weźmie do ręki, to człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście chce mieć coś takiego w swoich wnętrznościach i w sumie z tymi zbożami nie byłoby aż takiego ogromnego problemu, gdyby nie to, że ludzie postanowili za bardzo mieszać się w sprawę upraw i przez takie bardzo agresywne metody hybrydyzacji, robienia krzyżówek, głównie pszenicy i później jeszcze genetyczne modyfikacje, stworzyliśmy sobie coś w rodzaju takiego potwora z tej pszenicy, która była kiedyś zupełnie inna. Jeszcze 100 lat temu pszenica była inna. W tej chwili pszenica i inne zboża zawierają dużo więcej glutenu niż kiedyś. I dodatkowo tym efektem ubocznym tych rozmaitych dziwnych hybrydyzacji jest stworzenie nowego gatunku białka, którego nasz organizm w ogóle nie toleruje. Jeżeli mamy któryś z poniższych objawów, takim jak problemy z trawieniem, takie jak zaparcia, gazy, wzdęcia czy biegunka, rogowacenie mieszkowate skóry, czyli taką gęsią skórkę, albo jakieś inne problemy skórne,
czy egzemę, czy jakieś inne sprawy, trądzik, swędzenia takie niewyjaśnione, uczucie zmęczenia po spożyciu posiłków, szczególnie posiłków zawierających gluten. Jeżeli mamy jedną z chorób autoimmunologicznych, takich jak tak zwana tarczyca Hashimoto, zapalenia stawów, wrzodziejące zapalenia jelit, łuszczyce, stwardnienie rozsiane. Jeżeli mamy zawroty głowy, poczucie braku równowagi albo jakieś mrowienia, zaburzenia równowagi hormonów, takie jak PMS albo cysty na jajnikach. Jeżeli mamy na przykład niepłodność, która jest jakby bardzo tajemnicza dla lekarzy, nie wiedzą z jakiego powodu pochodzi. Jeżeli mamy częste migreny, bóle głowy. Jeżeli mamy przewlekłe zmęczenie lub tą fibromyalgię, bóle mięśni i stawów. Jeżeli mamy stany zapalne i obrzęk stawów, kolan czy bioder i problemy z nastrojem, czyli neurologiczne problemy, takie jak lęki, depresje, zespół ADD czy ADHD, to wszystko mogą być symptomy nietolerancji glutenu. I teraz jak możemy sprawdzić czy my jesteśmy jednym z tych przypadków nietolerancji czy nadwrażliwości na gluten? Należy po prostu odstawić na 6 tygodni, 40 dni wszystkie produkty, które zawierają gluten. Tutaj mamy listę zbóż, które zawierają gluten i ja mam tą listę wydrukowaną. I możemy sobie, jak Państwo sobie ją mogą wziąć, mam nadzieję, że wystarczy dla wszystkich. Więc z tym odstawianiem produktów glutenowych to jest nie tylko tak, że nie będziemy jedli pszenicy, ale trzeba wtedy przez tych 6 tygodni zwracać bardzo baczną uwagę na wszystkie produkty, które kupujemy. Dlatego, że gluten w tej chwili jest dodawany, czy w rozmaitej postaci, do bardzo różnych produktów. Wszystkie sosy, nie wszystkie, ale bardzo dużo sosów zawiera mąkę. Niektóre suszone owoce mają mąkę. Po prostu produkty, których byśmy nigdy nie podejrzewali o to, że będą miały gluten, mogą mieć. Wędlina, którą się kupuje w plasterkach, też bardzo często ma gluten. Niektóre lekarstwa zawierają gluten, nawet kosmetyki. Do takich drobiazgów jak właśnie kosmetyki czy tabletki to powinny zwracać głównie uwagę rodziny osób, które chorują na celiakię. Bo celiakia to jest inny efekt działania glutenu i to już jest po prostu genetyczna choroba. I o celiakii jeszcze sobie troszeczkę później powiemy. Także generalnie z glutenem chodzi o to, że zboża, które w tej chwili są dostępne, są dla nas naprawdę niezdrowe. Nasz organizm sobie z nimi przez jakiś czas radzi, ale w którymś momencie stwierdza, że co za dużo, to za dużo i któreś z tych rozmaitych schorzeń czy objawów mogą być spowodowane właśnie glutenem. Jeżeli po tych 6 tygodniach, niektórzy mówią, że nawet 3 tygodnie wystarczą. Jeżeli ktoś nie wie, że nie wytrzyma 6 tygodni, to niech sobie zrobi 2 tygodnie i sprawdzi po 2 tygodniach. Zje bułę białą, z białej mąki, kawał bułki i nic innego, tylko znaczy z normalnym innym jedzeniem. I później przez następne 3 dni jakby obserwuje swój organizm, żeby zwrócić uwagę, czy na przykład się pojawił się jakiś efekt, którego nie było w ciągu tej diety bezglutenowej, to wtedy wiadomo, że powinniśmy zrezygnować z glutenu już na stałe. O, i teraz przechodzimy do najważniejszej części, nieszczelność jelit. Problem nieszczelności jelit to z kolei drugi z takich problemów, który jest w wielu wypadkach efektem nadwrażliwości na gluten. To wszystko jest tak ze sobą powiązane, że czasami nie bardzo wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem. To takie jest takie błędne koło. Ktoś ma nieszczelne jelita, to spowoduje to na pewno nadwrażliwość na gluten. Z kolei ktoś, kto miał nadwrażliwość na gluten, będzie miał nieszczelne jelita i to tak w kółeczko sobie chodzi. I te problemy właśnie nadwrażliwości na gluten i
nieszczelnych jelit zaczynają nabierać naprawdę jakby takiej skali epidemii, bo na świecie na te schorzenia cierpią już setki milionów ludzi. I znowu problemy skórne, bezsenność, nietolerancja pokarmów, zgaga, refluks, to wszystko są efekty, to są takie drobne efekty, skutki uboczne nieszczelności jelit. I problem... Teraz, żeby zrozumieć działanie tego wszystkiego w naszym organizmie, to sobie mamy taki śmieszny rysunek, wygląda jak z elementarza. Bardzo mi się spodobał, przewodu pokarmowego. Nasz układ pokarmowy składa się zasadniczo z jamy ustnej, z przełyku. I przełyk to jest około 23 do 29 cm długości. Żołądka, który ma pojemność 1 litra do 3 litrów maksymalnie. O tym, o czym warto pamiętać, jak postawią przed nami w restauracji ogromny talerz jedzenia, to powinniśmy to sobie tak pomyśleć. Jeszcze do tego mamy supersized kubek i jakichś napojów i tak, czy ta pojemność to rzeczywiście odpowiada pojemności mojego żołądka, czy ja zmieszczę to wszystko? Więc jeżeli pomyślimy o 1 litrze, to jest naprawdę bardzo mało. Więc podejrzewam, że bardzo często robimy sobie szkody jedząc więcej niż jesteśmy w stanie pomieścić w naszym żołądku. Następnie dwunastnica, jelito cienkie. Z kolei jelito cienkie ma długość między 4 do 5 metrów, a w przypadkach ekstremalnych od 2,5 minimalnie do 11 metrów długości. To jest, żeby sobie tak, rozwalił mi się już mój sznurek, to były dwa razy. To było 5 metrów, rozwiązało mi się. Ale żebyśmy sobie wyobrazili, ile mamy tych jelit cienkich. To jest coś takiego, takiej długości. I one nam się mieszczą wewnątrz. I czasami nam się wydaje, że jak ktoś jest otyły, jest taki naprawdę duży, to on ma tam więcej miejsca na te wszystkie jelita, a co jest nieprawdą. Jak ktoś jest otyły, to ma wszystkie organy otłuszczone. I otłuszczenie organów powoduje to, że one są ściśnięte już kompletnie ponad miarę. Ze wszystkich stron są otoczone tłuszczem, który je po prostu zgniata. Czyli nasze jelita cienkie to jest aż około 5 metrów długości. Następnie mamy jelito grube, to na tym slajdzie to ten taki różowy, taki idący poziomo pionowo i znowu poziomo odcinek. Z kolei jelito grube ma około 1,5 metra długości. To jest troszeczkę więcej niż ten sznurek. Więc to też jest całkiem pokaźnych rozmiarów rurka. I następnie ostatnim odcinkiem jest odbytnica, która ma między 12 a 15 cm długości, czyli gdzieś tyle. I teraz właśnie powinniśmy sobie zdać sprawę. Ja chciałam Państwu pokazać, jakich rozmiarów są te nasze organy wewnętrzne, żebyśmy wiedzieli, że poświęcamy bardzo dużo uwagi na higienę naszego ciała. Kąpiemy się po 3 razy dziennie i myjemy ręce 100 razy, a jakby zapominamy, nie myślimy, nie to, że zapominamy, po prostu tego nie widzimy, tego nie widać, to jest wewnątrz, że tam też się gromadzą rozmaite zanieczyszczenia i jakby, no ponieważ tego nie widzimy, to nic z tym nie robimy, a niektórzy lekarze twierdzą, że skuteczność działania zdrowia naszego układu odpornościowego zależy w 70 do 80% od sprawnej działalności przewodu pokarmowego. Czyli jeżeli chcemy sobie poprawić stan zdrowia, wzmocnić nasz układ odpornościowy, to jedyna, najważniejsza rzecz, jaką możemy dla siebie zrobić, to zadbać o to, żeby nasz układ trawienny prawidłowo działał. Teraz uszkodzone jelito jest uszkodzone przez
rozmaite czynniki, między innymi gluten może spowodować uszkodzenie. Pokarmy, na które jesteśmy uczuleni, a chemiczne, rozmaite substancje, którymi jesteśmy bombardowani i otoczeni już od dosyć dawna i które razem z jedzeniem wprowadzamy do organizmu. Dieta bogata w cukier, a to wszystko są problemy, które mogą spowodować nieszczelność naszych jelit, czyli zniszczenie jelit. I innym czynnikiem, który jest bardzo istotny, jest również stres, który, jak wiadomo, źle działa na wszystko. Teraz tutaj mamy slajd pokazujący, jak wygląda nasze jelito cienkie od wewnątrz, jak zbudowana jest ścianka jelita cienkiego. Jest to bardzo skomplikowany układ, składający się z tkanki, z gładkich mięśni, które są w dwóch warstewkach. Później jest tkanka łączna i takie śmiesznie wyglądające, o przepraszam, nie to chciałam, paluszki. Te paluszki to są wypustki, nabłonka w jelicie cienkim, które są odpowiedzialne za rozmaite rzeczy, między innymi za przesuwanie pokarmów i wchłanianie. I teraz widzimy, tutaj jest przekrój jelita i ono ma takie właśnie wypustki, jakby kręgi wewnątrz i ten każda ta wypustka to jest kosmyk jelitowy i te kosmyki są jeszcze, to znaczy kosmyk to są te takie maleńkie wypustki na każdej tej większej wypustce, więc to jest strasznie skomplikowane. To jest taki mały, malutki jeżyk i te wypustki, które tutaj widzimy, które tak sobie sterczą na wszystkie strony, są bardzo delikatne. W ogóle ścianki naszych jelit są delikatne. I dlatego też bardzo łatwo je uszkodzić. A tutaj z kolei jest zdjęcie, jest przekrój jelita cienkiego i z lewej strony w tym kółeczku mamy zdjęcie tych wypustków, takich kosmków jelitowych, które są zdrowe i są oddzielne, mają ładny kształt, są dużej, jednakowej wysokości. Natomiast w drugim kółeczku tutaj mamy pokazane, jak wyglądają kosmki jelitowe u osoby chorej na celiakię, chorobę otrzewną, czyli po prostu nietolerującą gluten. I to jest schorzenie genetyczne, które polega na tym, że organizm osoby chorej niszczy te kosmki jelitowe i potem są wyrównane i tego nie można odtworzyć. Także osoba, która jest chora na celiakię, musi odstawić gluten w 100%. Kompletnie, absolutnie wszystko i na całe życie. To jest jedyna szansa, żeby zachować te ścianki jelitowe w jakim takim stanie do końca życia. Aha, następny problem związany z tym, więc jeżeli my mamy nieszczelne jelito, to nie mamy na szczęście ich tak kompletnie zniwelowanych, spłaszczonych, ale są zniszczone, jest zniszczona ich powierzchnia, mogą być takie, które są niższe, które są posklejane ze sobą. I to powoduje kolejny problem dla naszego organizmu, mianowicie złe wchłanianie substancji odżywczych. Nie dość, że mamy tam właśnie dziurki w tym jelicie, to jeszcze mamy zniszczone te kosmki i one nie są w stanie wchłonąć wszystkich substancji odżywczych, które przyjmujemy z pokarmem. A z kolei otworki, które nam się robią, to jeżeli mamy nieszczelne jelita, to tutaj po prostu w tych miejscach się najzwyczajniej porobią przerwy w ściance jelita. I przez te nieszczelności przedostają się substancje toksyczne, te, które normalnie byłyby przesuwane dalej do jelita grubego i wydalane, przedostają się przez ściankę jelita do krwi i krążą po naszym całym organizmie. I powoduje to, że nasz układ odpornościowy stara się z nimi walczyć, musi zrobić porządek z tym, co się dzieje.
ale my znowu coś jemy i znowu następna fala toksyn zalewa naszą krew i w którymś momencie po prostu układ immunologiczny już sobie z tym nie radzi i zaczynamy chorować na rozmaite choroby. Oprócz tego, że układ pokarmowy źle funkcjonuje, to wytwarzamy niewystarczającą ilość enzymów i źle trawimy i źle przyswajamy. To jest znowu takie błędne koło. I jest to, powoduje to naruszenie, znaczy dziurki te są naruszeniem bariery, którą my mamy, tą bariera jelito-krew, że ścianka jelitowa powinna chronić nas przed toksynami, a w wypadku nieszczelności nie robi tego. Jeżeli nasz organizm jest stale zalewany toksynami, to w efekcie prowadzi to do uszkodzenia bariery, następnej bariery, którą mamy, to jest bariera krew-mózg. I to się robi bardzo niebezpieczne, ponieważ prowadzi to do uszkodzeń układu nerwowego. Co powinno nas zaalarmować, co powinno nas jakby przekonać o tym, że możemy mieć problem z nieszczelnością jelit. Po pierwsze, jak mieliśmy tą pogadankę na temat glutenu, to zakończyłam prośbą, żeby każdy z nas sobie zrobił test buraczkowy, żeby zjadł buraki, ćwikłę, napił się soku albo zjadł kawałek surowego buraka i obserwował kolor moczu. I podejrzewam, że niestety większość z nas stwierdziła, że siusiamy na czerwono. I mnie się zawsze wydawało, że tak wszyscy mamy, że tak zawsze jest, że tak wszyscy mają, a nieprawda. Jeżeli mamy szczelne jelita, jeżeli mamy zdrowy układ trawienny, to nie powinno tak być. To oznacza, że pewne barwniki z buraków i nie tylko barwniki z buraka przedostały się właśnie przez te nieszczelności do krwi i krążą po naszym organizmie i potem zostały wyłapane w nerkach i je wysiusialiśmy. Jeżeli mamy niedowagę lub otyłość, jeżeli mamy niską temperaturę ciała, uzależnienia pokarmowe, na przykład nie możemy żyć bez słodyczy, bez produktów mlecznych, po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez tego. Jeżeli mamy nadciśnienie lub niedociśnienie, zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca, częste infekcje, częste oddawanie moczu, siusianie w nocy, moczenia nocne, swędzenia pochwy lub odbytu, przewlekłe zakażenia dróg moczowych, utratę popędu płciowego, impotencję, bezpłodność, bóle stawów, mięśni, zaburzenia koncentracji i pamięci, depresję lub pobudzenie, niepokój, zmiany nastroju, bezsenność, ciągły brak energii lub nadpobudliwość, to są wszystko rzeczy, które powinny nas zaalarmować i spowodować jakby chęć zrobienia czegoś z naszym układem pokarmowym, zrobienia porządku z jelitami. A jeszcze zapomniałam dodać o bardzo ważnej rzeczy. W jelitach mamy masy bakterii. Bakterie to są takie bardzo dobre żołnierzyki, których zadaniem jest rozprawianie się z tym jedzeniem, które spożywamy, z rozkładaniem tych cząstek niestrawionego jedzenia. Mamy bardzo dużo bakterii, praktycznie takich dobrych bakterii powinniśmy mieć w każdej części układu pokarmowego, a najwięcej ich jest w jelicie grubym. I ta nieszczelność jelit, złe odżywianie, stresy, toksyny, wszystko powoduje, że i antybiotyki, które każdy z nas wielokrotnie w ciągu swojego życia dostawał od lekarzy i brał, powodują, że my stale zabijamy wszystkie zdrowe, te dobre, przyjazne bakterie. I mamy naruszoną równowagę między przyjaznymi i nieprzyjaznymi. W którymś momencie mamy zdecydowanie za dużo złych bakterii. I z kolei to jest kolejna przyczyna tego, że źle trawimy i źle przyswajamy to, co zjadamy. Więc teraz po tym takim wszystkim bardzo depresyjnie nas nastawiającym wykładzie przejdziemy do bardziej optymistycznej części, no, mianowicie co teraz? Co zrobić, żeby przerwać to błędne koło i jak tutaj z tego wyjść i jak sobie z tym poradzić? Więc ja przygotowałam dwie opcje
tego radzenia sobie z problemami. Pierwsza z tych opcji to jest na podstawie takiej książeczki pani dr Ewy Dąbrowskiej. Jeżeli ktoś słucha Radia Maryja od wielu lat, to na pewno słuchał jej wykładów. Bo pani, ja usłyszałam pierwszy raz od mojego taty, który ma radio w sypialni, radio w kuchni i słucha Radia Maryja bardzo często i właśnie był zachwycony jej wykładami pani dr Ewy Dąbrowskiej. Ona jest doktorem, lekarzem medycyny i od bardzo dawna zajmuje się problemami rozmaitych chorób i właśnie leczy choroby przez żywienie. Jej propozycja polega na odżywianiu się warzywami i owocami. Jest to bardziej może, znaczy sama terapia to jest jakby głodówka, którą powinniśmy zastosować. I jest to głodówka lecznicza, którą mamy stosować jako okresową kurację, trwającą od 2 do 6 tygodni, znowu 40 dni. 40 dni to jest taka magiczna liczba na wszystkie głodówki, na wszystkie diety, wszystkie takie problemy życiowe, powiedzmy 40 dni głodu albo zmiany w diecie to powinien być wystarczający okres, żeby zauważyć duże zmiany. I ta głodówka ma na celu dostarczenie nam enzymów, mikroelementów, witamin, zalkalizować i odtruć organizm, wzmocnić samoleczące mechanizmy naszego organizmu przez przestawienie organizmu na tak zwane wewnętrzne odżywianie. Ponieważ przez tych parę tygodni wolno jeść tylko warzywa i kilka owoców praktycznie, które mają bardzo niską wartość odżywczą, znaczy odżywczą w sensie kaloryczną. Nie mają tłuszczu, nie mają za dużo skrobi. I sumarycznie w ciągu dnia, nawet gdyby się ktoś bardzo starał i jadł ogromne ilości, nie wiem, szpinaku i sałaty, to kalorycznie jest to około 800 kalorii dziennie. Czyli jest to głodówka, która dostarcza tych mikroelementów i witamin, natomiast przestawia organizm na spalanie tego, co mamy wewnątrz. I zaczyna się ten proces spalania od rozmaitych złogów, które nagromadziliśmy przez lata złego odżywiania i tych przyjmowania rozmaitych leków w różnych tkankach naszego organizmu. I wewnętrzne. I właśnie jest to spalanie tych substancji, które się odkładały, powoduje, że właśnie zanikają. Jak ktoś miał zwyrodnienia na stawach, miał zgrubienia na palcach, to zaczynają one wyraźnie maleć. Jeżeli były gdzieś jakieś guzki, jakieś cysty, guzki na tarczycy, zaczynają one po prostu znikać, ponieważ nasz organizm zaczyna je spalać i przetwarzać na energię, która jest mu potrzebna do życia. I się trochę gubię w tym, bo mam takie, moje notatki są pomieszane właśnie. I po paru dniach tego takiego przestawiania się na to wewnętrzne spalanie w moczu pojawia się ślad acetonu i prawdopodobnie można wyczuć nawet węchem, że pojawił się aceton i jest to i inne ciała ketonowe, które powstają w procesie spalania tłuszczy z naszego organizmu. I jest to, z tym spalaniem wewnętrznym wiąże się potężny potencjał samoleczenia. I te wszystkie uszkodzone, zwyrodniałe, martwe komórki, jakieś tkanki, zakrzepy, guzy, ropnie, blizny, to wszystko zostaje stopniowo w ciągu trwania tych kilku tygodni tej diety spalone z naszego organizmu, usunięte. Właśnie ona tutaj podaje przykłady osób, które miały blizny sprzed 30 lat i raptem te blizny zostały wygładzone, zrobiły się mniej widoczne, mniejsze, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne nawet. Przykłady są oszałamiające, bo ludzie po tych kilku tygodniach tej diety zauważają ogromną różnicę w całym swoim organizmie praktycznie i oczywiście zmniejszają się
zaczynają zanikać powoli choroby, na które ludzie byli chorzy. I z tym, że problem z tą, znaczy to nie jest problem, i jest i nie jest, trzeba bardzo uważać z tego typu dietą, ponieważ osoby, które przyjmują rozmaite leki, powinny się skonsultować z lekarzem. Pewnych leków oczywiście nie wolno przerywać. Nie wolno przerywać żadnych leków, które bierzemy bez konsultacji z lekarzem, więc i osoby, które są chore na wyniszczające choroby, które miały transplantację, transplant czegoś, przeszczep i biorą leki obniżające odporność, nie mogą po prostu czegoś takiego zastosować, ale i też dziewczęta w okresie dojrzewania, czy małe dzieci, kobiety karmiące lub w ciąży nie powinny czegoś takiego robić. To nie jest dobry czas. Tego typu dieta jest najlepsza dla ludzi zdrowych oczywiście, którzy odmłodzą się i zregenerują sobie mnóstwo organów i będą się czuli zdecydowanie lepiej, ale jest oczywiście fantastycznym ratunkiem dla ludzi, którzy są chorzy. Jeżeli ktoś jest bardzo chory, to naprawdę musi to robić ostrożnie i pod kontrolą lekarza. I po sześciu tygodniach tego typu odżywiania się przechodzimy na tak zwaną na dietę, którą pani doktor Dąbrowska nazywa zdrową dietą, zdrowym odżywianiem. Według niej żywienie pełnowartościowe, zdrowe, oparte jest na naturalnych, nieoczyszczonych przemysłowo pokarmach pochodzenia głównie roślinnego, czyli warzywa, owoce, ziarna, rośliny strączkowe, dwa razy w tygodniu ryba, raz w tygodniu drób, i wprowadzanie na stałe zwyczaju postów na warzywach i owocach, na przykład jeden lub dwa dni w tygodniu, albo jeden tydzień w miesiącu, plus radzi oczywiście, żeby zażywać dużo ruchu w trakcie robienia czy tej diety, tej głodówki leczniczej, czy później oczywiście przez resztę naszego życia. I według pani doktor robienie głodówek tych warzywno-owocowych dwa razy do roku byłoby ideałem. Tak jak robimy porządki świąteczne w domu, dbamy o każdy zakamarek, malujemy brudne ściany, sprzątamy wszystko, powinniśmy posprzątać nasz organizm. Raz na rok albo jeszcze lepiej dwa razy do roku, robiąc jakiś proces oczyszczania. Następna propozycja to jest tak z grubsza na podstawie programu doktora Oz, który kiedyś zaprosił panią doktor Robin Chatkan, która jest gastrologiem, i dyskutowali z panią doktor, z panią gastrolog na temat nieszczelności jelit. Ona wytłumaczyła właśnie, że niektóre pokarmy, przede wszystkim, znaczy niektóre pokarmy, na które jesteśmy nadwrażliwi, antybiotyki, nadużywanie leków, które po angielsku się nazywają NSAID, a to są non-steroidal anti-inflammatory drugs, czyli lekarstwa, które zmniejszają stany zapalne w organizmie, dieta wysokocukrowa i pasożyty w organizmie, to wszystko mogą być powody nieszczelności jelit według niej. I teraz co możemy sobie zrobić? Aha, i bardzo był ciekawy przykład, który oni pokazali. Pokazali kobietę, która była matką chłopczyka, i pani miała bliźnięta, dwóch chłopców. Mieli coś około 4 lat chyba. I jeden z tych chłopczyków narzekał na bóle brzucha i coraz mniej miał energii. Pani zaczęła chodzić po rozmaitych lekarzach i w zasadzie wszyscy rozkładali ręce, robili coraz więcej badań. Chłopczyk się czuł coraz gorzej. W końcu stwierdzili, że ma zapalenie stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, bo chłopiec w którymś momencie nawet nie mógł se spodni podciągnąć. Jak wychodził z łazienki, tak go bolały strasznie ręce. W którymś momencie nie chciał w ogóle wstać z łóżka, bo go bolały kolana. I został zasypany ogromną ilością leków. I w którymś momencie ta zdesperowana mama udała się do lekarza naturopaty
o którym wcześniej w ogóle słuchać nie chciała. Siostra jej praktycznie na samym początku powiedziała, żeby poszła do niego, że on nie wierzy w takie rzeczy i zaczęła chodzić po szpitalach i lekarzach. No ale w którymś momencie, widząc, jaka jest różnica między jej dwoma synkami, że jeden już przestaje w ogóle chodzić praktycznie, wybrała się do naturopaty, który stwierdził, że on ma nieszczelność jelit. I po radykalnej zmianie diety dziecko zaczęło któregoś, i to też właśnie było takie bardzo zaskakujące, bo powiedziała, że dokładnie po 6 tygodniach, bo ona już straciła nadzieję, dręczy tego dzieciaka i siebie, bo to wszystko takie skomplikowane, przynajmniej na początku, a to w ogóle nie widać w zasadzie specjalnej poprawy u tego dziecka. Dokładnie jak było 6 tygodni, chłopczyk wstał i przybiegł do mamy radośnie, mówiąc, że on wyjdzie na dwór się pobawić. Także była taka nagła zmiana i to się w sumie, ja też przeszłam przez dosyć długi, przez 3-miesięczny okres takiej wykluczeniowej diety i też byłam już coraz bardziej zdesperowana, bo ta dieta wykluczeniowa była naprawdę skomplikowana i uciążliwa. Ja się czułam coraz gorzej przez jakiś czas, później się po prostu czułam źle na okrągło i jednego dnia, jakby ktoś przełączył przełącznik, wstałam i stwierdziłam, że czuję się dobrze. I to było naprawdę, jakby mi ktoś właśnie powiedział, to bym nie uwierzyła, ale później ta pani powiedziała, że z jej synkiem w sumie nastąpiło coś dokładnie podobnego i bardzo, bardzo dziwne. Także trzeba mieć cierpliwość, naprawdę trzeba mieć cierpliwość, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że dostaniemy antybiotyk od lekarza i po 48 godzinach jesteśmy już na chodzie i czujemy się naprawdę zdecydowanie lepiej. Ale my tak na długą metę to robimy sobie ogromną krzywdę, lecząc się w ten sposób. A naturalne metody są fantastyczne, tylko niestety wymagają od nas wysiłku i cierpliwości. Więc następne, co tam dalej jeszcze nam powiedziano. Jakby taka fajna zasada, którą można zapamiętać z tym leczeniem sobie tych naszych nieszczelnych jelit, to jest remove, replace, repair, rebalance. 4E, 4R. Odstawić to, co nam przeszkadza, to, co jest dla nas niedobre, zastąpić to zdrową żywnością, naprawić szkody, które już są i zbalansować nasz organizm. Więc co należy odstawić? Należy oczywiście odstawić wszystko z glutenem, produkty, cały nabiał, cukier, alkohol, nie brać tych antiacids, to są te leki, jakby powiedzieć po polsku, zmniejszające kwasowość w żołądku i te non-steroidal anti-inflammatory drugs. To z tego należy zrezygnować, to należy odstawić, zastąpić to nieprzetworzoną, zdrową żywnością, i głównie warzywami i owocami. Według tej pani gastrolog należy odstawić większość roślin z rodziny psiankowatych. Te psiankowate to są takie jak bakłażan, kartofle, normalne białe, takie białe i czerwone ziemniaki i niektóre rodzaje papryk. Nie jestem pewna, które papryki, ale zaskakujące trochę jest ten bakłażan. Ale o ziemniakach to czytałam w wielu różnych miejscach, że nie powinniśmy jeść, że to może mieć wpływ na proces leczenia nieszczelnych jelit. I teraz, czyli odstawiliśmy złe produkty, zastąpiliśmy je prawidłowymi i teraz musimy sobie naprawić nasze te szkody, które się zrobiły w naszych jelitach. I naprawiamy je, dodając do naszej diety aloes. I aloes to jest taka fantastyczna, cudowna roślinka, używana już od 4000 lat jako lek prawie niemalże na wszystko. I aloes, jak każdy z nas pewnie wie, że jak się oparzył albo skaleczył i nie było nic innego, to mama szła do doniczki, rozcinała kawałek listka i nam smarowała skaleczenie czy oparzenie tym sokiem z aloesa. I ponieważ wiemy właśnie w to, że on tak doskonale działa na tkanki uszkodzone, to tak samo będzie działał na uszkodzone ścianki jelit. Aloes będzie jak balsam na nasze zanieczyszczone i uszkodzone jelita. Aloes będzie również
pomagał organizmowi w pozbyciu się ze wszystkich toksyn, które nagromadziliśmy przez lata. Więc aloes nam oczyści organizm i wyleczy nasze chore jelita. Więc dodajemy sobie aloes, dodajemy do naszej diety duże ilości omega-3. To są nienasycone kwasy tłuszczowe, których jest najwięcej w niektórych rybach i w innych rodzajach owoców morza. Siemię lniane i niektóre orzeszki, migdały. I oczywiście bardzo dobrze jest brać też w postaci suplementu. O, ja tutaj mam, zapomniałam, że ja mam pomoce naukowe. Tutaj mam zestaw. O, schowałam sobie cały zestaw. To jest taki, właśnie w takich śmiesznych baniaczkach mamy żel z aloesa, który jest nieprzetworzony, nieoczyszczony, nic z nim nie jest zrobione. To jest taki, tak czysty, jak tylko może być. I tutaj jest buteleczka, to się nazywa akurat Arctic Sea, ale to są właśnie omega-3 kwasy tłuszczowe, których też przez zmiany, które zrobiliśmy w naszych dietach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, mamy za mało, bo zmieniliśmy proporcje między kwasami omega-3 i omega-6 na niekorzyść właśnie omega-3, które są dla nas nam bardzo potrzebne. Więc musimy sobie przywrócić tą równowagę przez suplementację i przez zmianę odżywiania, czyli pamiętanie o tym, że ziarenka siemienia lnianego są dla nas fantastyczne i dobrze jest jeść jakieś ryby, najlepiej z dzikiego połowu. Nie kupować tych farm-raised, takich hodowlanych, tylko dzikie, bo one będą dla nas najlepsze. I oczywiście garstkę migdałów. Jak mamy ochotę na jakiś snack, nie sięgamy po żadne czekoladki. Bierzemy sobie kilka migdałków albo kilka orzechów. Dodajemy do diety również jeszcze fermentowane warzywka i probiotyk. Bo bakterie, musimy teraz wyrównać sobie te dysproporcje między złymi i dobrymi bakteriami, dostarczając organizmowi jak największej ilości potrzebnych nam dobrych, przyjaznych bakterii. Odnawiamy naszą florę bakteryjną przez jedzenie najlepiej robionej przez siebie kapustki kiszonej, ogórków kiszonych. I czy najlepiej byłoby zrobić takie warzywka, jak pani Maria robiła, takie fantastyczne kwaszone czy kiszone jarzynki. I jeżeli ktoś komuś nie szkodzi, jogurt czy kefir, może nawet lepiej byłoby kefir z żywymi bakteriami, jak kupujemy sobie jogurt, to nie kupujmy tych owocowych, jakichś kolorowych z nie wiadomo czym, słodzonych, tylko naturalny, który będzie miał, najlepiej organiczny, i będzie miał napisane, że ma żywe bakterie wewnątrz. Ja, ponieważ nigdy nie jesteśmy pewni, ile tych żywych bakterii będzie, to powinniśmy zawsze dostarczać swojemu organizmowi jeszcze dodatkowo. Połykamy sobie małe kapsułeczki na czczo albo jako pierwsza rzecz rano razem z aloesem. Aloes właśnie na czczo tak złagodzi nam wszystko w jelitach i przygotuje jelita na pracę na cały dzień. I połykamy wtedy również jedną kapsułeczkę takich probiotyków. Tutaj akurat mamy 6 różnych rodzajów bakterii. To jest też bardzo istotne, żeby była duża różnorodność. Bo w jogurtach przeważnie są 2 rodzaje. Zresztą te 2 rodzaje, których mamy najwięcej w organizmie, ale im więcej ich dostarczymy, tym lepiej oczywiście. I kolejnym, czyli mamy, to są w zasadzie, aha, jeszcze jeden z suplementów, które pani gastrolog doktora Oz polecała, to jest glutamina. Glutamina to jest z kolei niezbędny kwas tłuszczowy i antyutleniacz, który również pomaga naprawiać i leczyć ścianki naprawić i odbudowywać ścianki jelit.
Ja wydrukowałam tutaj, myślę, że wystarczającą ilość propozycji jadłospisu tej głodówki według pani doktor Dąbrowskiej. Mam nadzieję, że ktoś się zdobędzie, żeby to przeprowadzić na sobie i nam później opowie, jakie były efekty. I wydrukowałam również takie króciutkie przypomnienie, żebyśmy nie zapomnieli, jakie suplementy mamy brać, żeby sobie pomóc naszym jelitom. I najlepiej, właśnie tak jak mówiłam, że chciałabym, żebyśmy wszyscy wynieśli stąd przekonanie, że koniecznie musimy oczyszczać nasze jelita, najlepiej dwa razy do roku, a lepiej byłoby częściej. I jeżeli nie robiliśmy tego nigdy, to nie możemy się zrażać tym, że na początku nie będziemy się źle czuli. I pani doktor też bardzo ładnie tak opisuje, nazywa to kryzysem ozdrowieńczym. Ten kryzys ozdrowieńczy to jest nagłe pogorszenie stanu zdrowia. Ludzie czują się źle. I do tego stopnia, że niektórzy mogą mieć nawet temperaturę, mają zapalenie, nie wystarczyło, no przykro mi bardzo, że za mało. Ja zadrukowałam cały papier, jaki miałam w domu. Nie mogłam już więcej. I nie możemy się przerażać tym, że się czujemy źle, że czujemy się przez jakiś czas gorzej. Niektórzy czują zapach czy w moczu, czy w kale, czują zapach na przykład nikotyny, a nie palą już od 30 lat. Niektórym nagle się robi wrzód na pośladku, wrzód zaleczony, wrzód, który mieli, jak byli małym dzieckiem. Raptem się okazuje, że tutaj się zrobiło ognisko zapalne, bo jednak to nie zostało wyleczone tak naprawdę do końca. Więc zaczynają się pojawiać takie dziwne bardzo, bardzo rzeczy, łącznie z, właśnie one też opisuje, że nasz organizm się oczyszcza nie tylko przez wydalanie wszystkiego, przez układ pokarmowy, ale również przez śluz. Śluz może być w postaci kataru, że przez pierwszych parę dni możemy mieć nieprawdopodobny katar, ból, zatok. I też będziemy się zastanawiali, co się stało, że raptem tak chorujemy. A to jest po prostu proces oczyszczania. To wszystko gdzieś tam w naszym organizmie jest zakodowane, niedoleczone, tak zaleczone, że nawet latami nie mieliśmy pojęcia, że to nie było wyleczone do końca. I dopiero teraz następuje odblokowanie i rzeczywiste pozbawienie się tego wszystkiego, tych problemów z organizmu. Więc na początku jest tak zwany kryzys ozdrowieńczy. Osoby, które mają, które tak jak właśnie tutaj nasi gospodarze odżywiają się zawsze zdrowo, to nie będą przechodzili przez coś takiego. Jak się oczyszczą, to po prostu będą widzieli, że z każdym dniem się czują lepiej. Co pomimo tego, że już się czuli dobrze, ale się poczują lepiej. A natomiast my, którzy mamy nie jeden grzech na swoim sumieniu, musimy troszeczkę pocierpieć i wtedy dobrze jest zrobić jedną sesję oczyszczenia, dać organizmowi troszkę przerwy i później następny raz powtórzyć to. I mamy taki, właśnie tutaj parę osób jest przedstawicielami firmy Forever, mamy fantastyczny zestaw do zrobienia oczyszczania organizmu. Jeżeli ideałem byłoby przejście na to wewnętrzny metabolizm, wewnętrzne odżywianie, tak jak opisuje pani doktor Dąbrowska, ale nie każdy z nas może sobie na to pozwolić. Natomiast możemy sobie pozwolić na 9 dni. 9 dni oczyszczania, które wymaga od nas niejedzenia tak zwanych normalnych pokarmów tylko przez 2 dni. I przez te pierwsze 2 dni żywimy się głównie aloesem i taką mieszanką, która ma nas dożywić, ma dostarczyć organizmowi substancji odżywczych i substancji wspomagających proces detoksyfikacji i oczyszczania. I później przez następne dni robimy to, co tam jest napisane, w bardzo dokładnej i bardzo prostej w sumie instrukcji i pozbędziemy się przynajmniej częściowo złogów, które nagromadziliśmy przez lata w naszym jelicie grubym. Każdy z nas ma masę złogów, to jest kolejna rzecz, która jak sobie wrócimy do slajdu z tymi ściankami i uświadomimy sobie, że nasze jelito cienkie ma coś takiego, to wyobraźmy sobie, że tam zawsze coś zostaje, ponieważ nie mieliśmy właściwej flory bakteryjnej, nagromadziliśmy jakieś rzeczy, których organizm po prostu nie trawi.
i do tego się coś tam przykleja, coś zostaje, jest to oklejone w sumie substancjami, które tylko zabierają miejsce i uniemożliwiają wchłanianie substancji odżywczych. A nie mówiąc już o jelicie grubym, w którym z kolei, jeżeli szczególnie jak ktoś ma nieregularne wypróżnienia, to możemy sobie wyobrazić, że jedziemy rano autostradą do pracy i jest gdzieś korek. To my mniej więcej coś takiego możemy mieć w organizmie, że my pomimo tego, że mamy problemy z wypróżnieniami i nie byliśmy w łazience powiedzmy przez dni, dalej spożywamy posiłki. Przecież nikt nie przestaje jeść tylko dlatego, że nie poszedł do łazienki. No więc wrzucamy temu naszemu przewodowi pokarmowemu kolejne porcje jedzenia, z którymi on sobie jeszcze bardziej nie radzi i na które nie ma miejsca. Tam w naszym jelicie grubym jest taki potężny korek. Jeden samochód za drugim, czyli te różne takie niestrawione, czy strawione, gotowe do wydalenia produkty, już są tam nagromadzone i nieusuwane i gniją całymi dniami i powodują naprawdę spustoszenie w naszym organizmie, bo te toksyny i produkty gnilne i obumierające złe bakterie i pasożyty przedostają się przez ścianki jelit do naszego organizmu i czasami może się okazać, że ktoś ma jakiegoś pasożyta w mózgu albo w oku, albo w uchu. To wszystko jest nasze wtórne takie zanieczyszczenie wtórne pochodzące z przewodu pokarmowego. Także jeżeli wyniesiemy jedną rzecz, przekonanie, że mamy oczyścić, to będę bardzo zadowolona. Naprawdę musimy poważnie spojrzeć na nasze nawyki żywieniowe i na nawyki chodzenia do łazienki. Jeżeli chodzimy do łazienki rzadziej niż raz dziennie, to znaczy, że jest już problem i musimy koniecznie coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. A zapraszam za chwilę na degustację. Dziękuję. Dziękujemy. Podstawowy zielony drink jest zrobiony zwykle z odrobiny, garść winogron, co daje podstawę jako płyn i wodę. Trochę słodyczy, czyli ten pineapple i owoce, wszystko można włożyć. I najważniejszą rzeczą jest szpinak. Szpinak i używamy go jak najwięcej i podbijamy łyżeczką oleju, flax oil. To powoduje, że jest naprawdę na nasze wewnętrzne organy takim, jak to się mówi, smooth. I zaraz będziemy włączać sprzęt. No Marek właśnie teraz demonstruje nam ten zielony drink. Wszystko co mam, wszystko co... Co się widać? Co widać? Jak wiemy z poprzednich wykładów, my jesteśmy stworzeni z wszystkich elementów Ziemi. 28 pierwiastków elementów Ziemi, który się składa w Ziemi, jest w naszym ciele, w każdej komórce. I my przez codzienne wykonywanie naszych obowiązków spalamy i potrzebujemy z powrotem to, co od nas ucieka, musimy z powrotem dodać do naszych komórek. Z tym wszystkich jarzynach, owocach, szczególnie zielonych rzeczach, wszystkie elementy ziemi, minerały, enzymy, witaminy się znajdują i jeśli pijemy to surowe, wszystko to jest wchłaniane przez nasz żołądek, jelito cienkie do krwi, która niesie do komórek jako pożywienie. Gdybyśmy zobaczyli chlorofil, który jest właśnie jak gdyby krwią zielonych jarzyn i owoców, jest identycznie
molekuły są jak nasza krew. Jedyna różnica, ten jest zielony, a krew czerwona, bo krew ma rzeczy żelazo, główna molekuła, a zielone wszystkie rzeczy mają magnez. Cukier. Także musimy pamiętać o tym, że to jest potrzebne i jedynie, a dlaczego surowe? Bo powyżej 42 stopni Celsjusza enzymy. To nie wiem. Esencjonalne kwasy tłuszczowe, witaminy są zawsze gotowane. Wszystko, co jest gotowane, nie ma wartości poza tym, że jest błonnik. Powiedzmy, jeśli to jest coś z białko, i mikroelementy. A wszystkie innego rodzaju rzeczy są zawsze temperatury. Dlatego właśnie dlatego i lekarze, i my promujemy, żeby pić to zielone. Zielony drink, który właśnie da nam to, co jest najbardziej potrzebne. Zupa, będę robił zupę. Ugotuję zupę w tym oto naczyniu. I ta zupa ma coś takiego, co się nazywa brokkoli w sobie i mnóstwo innych fajnych, smacznych warzyw. I jeżeli mąż bardzo lubi jeść ser, który jest bardzo niezdrowy, żółty, jest bardzo niezdrowy. Dla nas w sumie jest nie cholesterol. Tylko ten H tłuszcz. Jest ok. Tłuszcz to jest 100% tłuszczu bakterie, które to już... Ale smaczne. A to jest zupka, którą część z Państwa próbowała ostatnim razem. Aha. I część z Państwa prosiła o pokazanie. Demonstrację, więc jak pokazujemy. To się czyli to jest ten podstawowy. Zaczynamy od orzechów. Kasiu. Okay. I tu... Do tego przepisu z 6 serving na 6 osób będziemy potrzebowali pół kubeczka, czyli ja zrobię to na 12, dałem cały kubeczek, więc kubeczek to zmielimy, zmielimy teraz. Teraz dodajemy kartofle, ziemniaczki, które były uprzednio ugotowane. Aha, ugotowane ziemniaczki. Tak, około 2 i może. A jaki płyn był dodany? Doktor, a spowodowała się woda? Kasiu. Woda, czysta woda. I teraz obserwujmy, co się stanie. Zasiełość. Czyli podlewamy już nam. To są wtedy masz na najzdrowsze. Ja, tak jak pomidory. To już jest zrobione. Odkładamy to jako już gotowy. Gotowy. Produkt. Wow, ale gęsty. Sobie... O, to jakie gęsty zrobił. Nie za mało możemy wody? To troszeczkę rozrzedzimy. Troszeczkę rozrzedzimy. Wodą? Wodą, oczywiście wodą. Gorąco? Nie, kartofelki się zrobiły, że to następny produkt. Mamy marchewkę. Warzywka z selerem. Cebula. A, cebula. Tak. Bo na sześć osób potrzeba 1¼ szklanki ziemniaków, 1½ szklanki marchewki, 1 ugotowana cebula, pół szklanki orzeszków, 3¼ szklanki wody i zaraz dodamy do smaku sól. Można dodać dodatkowe rzeczy, o których za chwilę powiemy. I to wszystko. Już jest ta cebula już tak trochę mierzona. Potrzebujemy trochę tej wody. Wywaru. W tym strącie nie mają. Jestem pewna, wiem, że jest nasza, którą masz, ja dlatego odnotuję.
składnikiem, jeszcze jednym składnikiem jest, są brokuły, gotowane brokuły. Jest jeden do jednego. Woda z broku. Wywar, tak. I one są ugotowane? Aha, ale to już nie będą miksowane, tylko... Nie. To jest jeden, około 1 funt, to będzie jak... Podwójnie robię około 2 funtów. I teraz... Ja mam zupy. Moje ukochane są jak twój chleb, ja zupy lubię. Dobrze, bardzo dobrze. Ja zupy też lubię. Bardzo lubię zupy. To jest tak kocham, że dobrze. Ja zupkę na przykład wiem, że to jest dobrze właśnie. Chleb jest dobry. Ale jaki chleb jest dobry? Ten chleb. No, ten jest dobry, ale teraz pierwszy chleb. Ja sobie pyszny. Ten żytnik. Bardzo pyszny jest. Bardzo, ja też lubię same. To ja co innego już nie kupuję, bo nie to chodzi, to żeby był taki najświeższy ten chleb. My jedliśmy w sklepie, Ula była i Ula mówi, byliśmy na górę. Aha, i tam. Ula mówi, że to udało. A teraz mają takie sylesy. Żeby zupka była ciepła, używamy gorącej wody. Ciepłej wody, nie gorącej, ciepłej. No tak, bo to bardzo przegotowany? Tak, bo chociaż ta zupka jest również bardzo smaczna. Zimna. Aha, tak? Jeszcze nie jest wrząca. Ja myślę, że to jest.